Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0. Mam nadzieję, że już końcowy etap tej serii, dlatego że ranking 2390 mówi o tym, że do 2400 już jest bardzo, bardzo blisko, a jednocześnie jeszcze daleko. Zobaczymy, jakiego przeciwnika znajdziemy, bo może się okazać, że na przykład jak trafię zawodnika około 2500, no to wystarczy jedno zwycięstwo i 2400 zostanie osiągnięte. Zobaczymy, to tak się łatwo zawsze mówi, trudniej to wykonać. Przypominam, gram, komentuję ruchy, wiem, że seria przypadła do gustu, wiem też, że ciągle tej serii nagrywać nie będę. 3.0 już szykuję, troszkę zmodyfikowaną, nieznacznie, ale myślę, że na plus oczywiście, nie na minus. Poza tym też już deklaruję, że wrócą również analizy starych partii, ale też bieżących, także wiem, że już jakieś tam w poprzednim filmie pisaliście komentarze z sugestiami, dzięki za to. No i cóż, cierpliwie czekam na przeciwnika, jest godzina poranna, no więc ciężko kogoś znaleźć z przedziału rankingowego 2365 w górę, ale mamy Polaka, proszę bardzo. Posłuszny uczeń, no to będzie ciężki orzech pewnie do zgryzienia. Posłuszny uczeń, D4, D5, C4, C6, czyli obrona słowiańska, skoczek na F3, skoczek F6, no i teraz pytanie, czy zagrać tak, czy zagrać tu, może skoczek D2, żeby jednak pilnować pionka, może zagram z planem G3, goniec G2, takie tam domki sobie ustawię. Tak, żeby mieć swoją grę. Goniec F5. Dobrze, tutaj spróbuję zastosować pułapkę. Skoczek na H4 od razu z atakiem na gońca. I teraz dobrym odejściem gońca w ogóle jest z powrotem. A, goniec E4. To też jest dobre zagranie. W porządku. Ja myślę, że po prostu tego gońca tutaj zbiję. Nie będę nawet czekał na jakąś decyzję. Troszkę przeciwnika pewnie zamieszam. Chociaż zbiję skoczek, będzie groziło zagranie hetmanem. Zagram tak, on hetmanem. Wszystko się wymieni, skoczek na H5, skoczek na H4 nie stoi zbyt dobrze. Nie, skoczkiem wracamy. Możliwe, że to wybicie nie było najlepsze, ale dlaczego by tak nie zagrać? Nie zawsze musimy grać przecież dobrze. Jest E5 i już widzę, co przeciwnik kombinuje, dlatego zagramy sobie posunięcie A3, żeby nie było takiego zagrania. Gdyż skoczek robi tu wielką krzywdę teoretycznie. No jak zwykle, Krzysztof kombinuje w debiucie i dostaje taką pozycję szemraną. Pewnie tutaj bicie jest jakieś ok, może wtedy zagram hetmanem. O, skoczek zagrał tutaj. To ciekawe w sumie, bo mogę zbić pionka, ale też nie do końca chyba mi się to uśmiecha. Z drugiej jednak strony może zbić tutaj. Dobra, zbiję na razie tak, żeby mieć problem rozwiązany. Tego pionka nie muszę zbijać. Zagram po prostu, zagram sobie za chwilę E3, wzmocnię tego pionka i tyle. No przeciwnik pewnie może dać szacha, to trzeba rozpatrywać takie ruchy B4. Aha, okej, sorry, przecież po takim szachu nie mogę zagrać B4, bo jest strzał, a tu wieża. Więc po tym szachu myślę, że taki ruch po prostu. Goniec Z2. Jeżeli nastąpi bicie, to oczywiście wybiję hetmanem. Na końcówkę pójdę chętnie, ale to nie nastąpi. Ok, tutaj wybicie to tutaj. Myślę, że tak, po prostu trzeba zagrać E3, wzmocnić i uwolnić gońca. No cóż, tutaj tego gońca oczywiście oddaję dobrowolnie i zbijam. Jeżeli będzie przepchanie, to skoczek wróci sobie na G1. Wygląda to bardzo dziwnie, ale przerzucę skoczka tutaj. Trochę to będzie trwało, ale myślę, że jakiejś krzywdy teraz nie będzie wielkiej. Oczywiście skoczkiem wracam, tak jak mówiłem. Mogę też zagrać wieżą na C1 i sobie zastosować taki ruch. Więc tak zrobię. Czasami jak F5 pójdzie za szybko i roszada, to goniec jak znalazł. Aczkolwiek wieża C1, no dobra, no posunięcie rozwojowe. Hetman może oczywiście przejść tędy, więc może warto pomyśleć nad jakimś ruchem typu G3, H4, może goniec G2. Różnopolowe gońce i w tej sytuacji te gońce... No właśnie, przeciwnik już mnie zaczyna tutaj atakować. H4, ruch, który mi się bardzo podoba. Zagram go od razu, bo i tak miałem taką ochotę. Tutaj jak zagra hetman,
Można rozważyć H5 i H6 od razu, w sumie nacisnąć można. No też ten hetman nie ma może do końca takich dobrych odejść. No właśnie, coś tutaj się takiego kręci, czyli hetman na F6. Pytanie, czy ja nie mogę zagrać tak i od razu tego pionka spróbować zbić. Chociaż nie. Ten plan mi się trochę średnio podoba. Z uwagi na to, że nie mam wyprowadzonych figur. Dlatego gram G3, żeby zagrać gońcem. Tutaj w tą stronę będę uderzał i skoczek na E2, żeby wzmocnić. I teraz mogę sobie planować tak. Niekoniecznie muszę robić roszadę. Fajnie byłoby, jakbym wymienił hetmany. Taki plan można oczywiście zastosować. Na przykład zagram tu i jakoś tak spróbuję. Może, tak sobie myślę głośno. Ewentualnie hetman C2, żeby teraz uderzyć w pionka, gdy już moje figury są poniekąd wyprowadzone. Oczywiście po takim zagraniu on zagra tak i będzie bronił pionka. Dokładnie, już hetman zagrywa na E7. Tak, podoba mi się to posunięcie. Z drugiej strony jednak roszadę może wykonać, chociaż nie do końca mi się roszada podoba, bo taki ruch zostanie zagrany. Takie dziwaczne posunięcie jak hetman A5. Zagram. Zagram taki ruch, dlatego że ten ruch nie wchodzi w grę. Chociaż mogłem poczekać z drugiej strony. Bo jak on by zagrał F5, to tutaj mógłbym atakować G6 i wtedy grać H5 i spróbować rozbijać. Już za późno. Jeżeli skoczek zagra tak, no to w sumie też mogę postraszyć coś takiego zagrać, jak H6, to tutaj, jak G6, to wrócić na przykład. Też muszę uważać oczywiście na jakieś takie ruchy typu C5, ale skoczek na szczęście broni i mam w zanadrzu szybko roszadę, więc królowi krzywda się raczej nie powinna stać. Przynajmniej na razie. Ja myślę, że czarne też są zadowolone z pozycji. Okej. Może w ogóle zagram na razie tak. Wejdę tym hetmanem tak, żeby trochę postraszyć. Może nie do końca ten strach jest tutaj uzasadniony, ale taki ruch może nastąpić i wtedy może hetmanem zagram na G5. Wtedy musi król zagrać, może wtedy H5. Zobaczymy. Zawsze mam też skoczka na F4. Szukam pozytywów oczywiście w pozycji. Stabilne chyba pionki. Wieża działa. Dobra, więc widzę już plan tutaj czarnych. Będzie takie zagranie. Mogę spróbować zagrać też tak. Mogę też spróbować zagrać H5 i tu. Tylko problem polega na tym, że czasami ten pionek będzie miał problem. Dobra, zrobię roszadę, żeby wieża tutaj miała połączenie z drugą wieżą. Niech ta roszada nastąpi. Hetman na tym skrzydle sobie może działać i zagrać na przykład gońcem można na H3, żeby uderzać w wieżę. Dobra, to ciekawe w sumie zagranie. Nie wiem do końca po co, pewnie dlatego, żeby hetman nie mógł wrócić. Taki ruch, taki ruch, taki ruch. No właśnie, bo hetman tam, może tutaj warto, to bym już na wieżę się zaczaił. Dobra, zagram tak. Grożę wzięciem wieży, wieża od razu ucieka, jak widać. Może H5, żeby G6 nie było, jak G6 to bicie, no może H5 faktycznie. Troszeczkę tutaj się tym pionkiem rozepcham, żeby nie było takiego zagrania. To znaczy takie zagranie jest, ale jak wybiję i wybiję ten pionek, to zagram hetmanem i już nie będzie H6. To jest moim zamiarem. No właśnie, bicie. Od razu bicie. No tym pionkiem trzeba, nie ma tutaj co myśleć. Chociaż tu się też otworzy linia. Zagram królem i zagram wieżą na H1. To też plan się kolejny stworzy. Hetman na G5. Oczywiście po takim ruchu skoczkiem ja wymieniam hetmany. I to jest dla mnie ok. Raczej zagra król. Na szczęście tylko jedna wieża może tutaj podejść. Aha, chwila. Tak, tak. I grozi wieża tu. Wtedy mogę gońcem chyba tak zagrać. Nawet chyba tak będę musiał chyba tak zagrać. Król G2. Wieża i goniec na G4. No oczywiście po takim wybiciu wybijam hetmanem. A teraz grożę wieża H1 i tutaj na wolnej linii mogę ja poszaleć tym razem. Posłuszny uczeń, bardzo ciekawy nick. Dobra, zbijam hetmanem. Ojejku, F5! Krzysztof, ale jesteś baranem. Słuchajcie, przecież ja tracę hetmana. Taktycznie nie ogarnąłem tematu.
Ajajajajaj. To skoczek. Wcześniej tutaj mogłem w takim razie, w tym momencie zagrać skoczkiem, a potem tutaj. I wszystko by działało. Ojejku. Tak czułem, że coś tu może nie grać. No mogę tak, ale to wtedy zawierzę. To i tak jest przegrana. Ajajajajaj. No hetman H3. Niewiarygodne. I właśnie takim sposobem speedrun się oddala znowu, niestety. I to boli. I to boli, moi drodzy. I to boli. Muszę jakoś tak zagrać skoczkiem, żeby tutaj bronić. Ale plan jest prosty. Przerzucić wieżę i tutaj dać mata. Czy mogę zawsze odejść, królem furtkę złapać? Jeżeli wieża zagra tu, to oczywiście zbije pionka. No czy jeszcze chwilę pogram? Powinienem się poddać tak naprawdę. Ale patrząc na to, że nie ma czasu dodawanego, jeszcze zobaczymy, jak przeciwnik to będzie realizował. A zaczyna realizować dobrze. Może B4. Aha, C4 zostanie zagrany. No to tak, zagram B5. Zagram. A, B5. Mogę B5, bo jak tutaj, to jeszcze taka opcja, że tam coś aktywnego. Na razie hetman jest może nieco wyłączony. Tutaj, jak wróci, to będzie włączony. Nie, no to jest wygrana czarnych. To nie ma co dyskutować, oczywiście. A4. No tak, tu jest zamknięty obszar. Wieża E2. Tutaj goniec stanie tu, nie puści mnie. Oczywiście. Dokładnie. No tak, goniec pewnie zagra tutaj. Nie mam żadnych szans. Nie mam żadnych szans. Dobra, poddaję partię. Spróbuję rewanż. No, takie brzydkie podstawienie hetmana, niestety. 8 oczek w dół, więc zostaje cały czas 18. I posłuszny uczeń tutaj, no cóż, wygrywa. Złapał hetmana. Tak, oddać hetmana. Ajajajajaj. Co się w mojej głowie teraz dzieje? A propos tej całej serii, w ogóle jest to temat bardzo wyczerpujący. I tak naprawdę zostałem teraz upokorzony, można powiedzieć. No ale to na własne życzenie. To jest gra w szachy, to jest odpowiedzialność na własną rękę tutaj. No niestety, tak jest. No cóż, co zrobić? To są tylko szachy, to jest tylko partia towarzyska. Fakt speedrunowy, jakieś cele tutaj są, ale tutaj nie ma kompletnie co grać. No tak, to ma na podstawić. Jak się myśli tylko o jakimś ataku, inicjatywie, a nie myśli się o jakiejś tam obronie, asekuracji, no to tak to właśnie wygląda. Żadnych kompletnie szans już bez tego hetmana. Cierpliwie czekamy na kolejnego przeciwnika. Zobaczymy, jak to pójdzie. 10 minut to dużo, oczywiście, no ale nie zrobię speedruna krótszego, dlatego że nic wam nie jestem w stanie wtedy potłumaczyć ruchów i przekazać swoich planów. Ewentualnie bardzo wyrywkowo, ale wiem, że już głosy takie chodzą, że no to jest za szybko, za szybko, za szybko. 10 minut jest bardzo optymalne. No cóż, przeciwnik nie chce rewanżu, jak widzimy. Cierpliwie czekam na kolejnego zawodnika. Zawsze pamiętajcie, że możecie sobie pasek przesunąć. Tam są rozdziały podpisane, kiedy jest kolejna partia. A więc kiedyś czekałem chyba na 10 minut na przeciwnika, więc jakby co. Możecie poczekać ze mną, a możecie sobie oczywiście przesunąć, nie tracić czasu. Przy okazji może przypomnę o szachowo.pl, pewnie już większość moich widzów zna tą stronę. Jest to strona, sklep szachowy, bardzo solidny, bardzo fajna obsługa. Z kodem rabatowym Pan Szachus macie 10% zniżki, a dla mnie to jest oczywiście wsparcie, więc polecam, zachęcam. Sam zresztą robię tam zakupy, regularnie również do klubu robimy tam zakupy, więc jesteśmy zadowoleni, jest fajnie współpracować z tymże sklepem. No dobra, nie mogę sobie znaleźć przeciwnika, więc jeszcze raz spróbuję.
Odpalić. Posłuszny uczeń opuścił pokój. O, zagrał jeszcze raz. Super. Posunięcie E4. Fajnie. No to skoczek C6. Zobaczymy, czy zawodnik ogarnia ten debiut. To jest też moje ryzyko. Ale jak się umie wychodzić z wora. Nie mówię, że umiem, ale często tak bywało właśnie. I wychodzenie z wora to specjalność szachusia, co nie? Nie do końca tak jest, oczywiście. O, tutaj goniec G4 od razu zagram. Dobra. Okej. Okay. Skoczek F6 chyba. Naturalnie. Oczywiście może być ruch C4. Taki też nastąpił. Hetmanem właśnie. Hetmanem chyba na H5. No właśnie, po takim posunięciu albo będzie wór, albo będzie pięknie. Długa roszada. Chyba E6 na spokojnie. Przytrzymam tutaj, otworzę gońca i tyle w temacie. Tak, przeciwnik szykuje się tutaj do batalii. Ja zagram sobie H6, żeby potem zagrać sobie G5. Tego hetmana tutaj wstawić. A pionki mogą się przydać do ataku na króla. Jak H3, to wtedy G5. Jak mnie przeciwnik zrobi roszadę, zastanawia się w ogóle nad biciem. Dokładnie. Teraz zagramy tak, żeby hetman miał ucieczkę. No to są takie bardzo kombinowane szachy. No tutaj jak nastąpi roszada, to aż się prosi, żeby zbić pionka. Więc zobaczymy. Hetman A4. No ciekawy to ruch. Pytanie, czy tak teraz nie wrócić. Jak zagram tak, to on mi trzaśnie tu. Chyba nie do końca ruch trafiony w moją stronę. Może, aha, już widzę, o co chodzi. Tutaj jakieś takie ruchy grożą. A może przerzucić w ogóle skoczka? Przerzucę tutaj skoczka, żeby tak ruszyć. Czy to dobre? To nie wiem. Po długiej roszadzie muszę uważać na strzał tu. Więc będę musiał wybić. On wybije. Aha. Okej. Okay. Będzie problem. Czyli znowu przekombinowałem. Długa roszada tutaj jest dobra z jego strony, według mnie. Bo jak zagram tak, to mi strzeli widły. Widzicie, na własne życzenie, bo nie zdążę tak zagrać. Jakbym tutaj zdążył skoczkiem zagrać, nie zagrał tak. Okej. Okay. A jak tu, to mi trzaśnie. A jak tu, to tu. Tu, tu. No dobra, muszę tak zrobić. Nie mogę przecież figury oddać. Zbiję goniec. Zagram tak. On zbije tu, tu, tu. Muszę tak. No muszę tak. Na szczęście krótki nie może. Król w centrum. No oczywiście wybicie tutaj. To ja mu wtrącę taki ruch. Wtrącam takie posunięcie. On oczywiście może mi zbić, ja zbiję. No, mam pozycję niełatwą, ale przynajmniej nie ma figury mniej. I spróbujemy coś tutaj poszaleć, typu takie posunięcie jakieś ostre. Może wejście hetmanem na D3. On oczywiście może zbić też z szachem, ja odbiję. On może też tak zagrać. Ok, zdobył pionka. Pewnie hetman wróci. Taki ruch grozi. Dobra. No więc myślę, że może tak, żeby wstawić wieżę. To też jest jakiś plan, bo jeżeli tu, to tu. Jeżeli tu, to trzeba grać wieżą. I bronić się od mata na B7. Dobra. Pionek mniej. Póki co, ale goniec G7 też mi się wydaje, że jest jakąś opcją, żeby tu uderzyć. Tylko, że skoczek na F3, ale to wtedy hetman E4. No, trzeba kombinować.
Janek mniej, ale może stabilnie. Właśnie ważne jest to, że on nie może roszady zrobić, bo jakby wieża tu stała, zrobiłby roszadę, mogłoby być bardzo ciężko, dlatego że szybciej się tu można uaktywnić, a król w centrum musi zawsze uważać w tej sytuacji, według moich tutaj rozważań. Jakiś ruch A4 również jest możliwy, ale to wtedy ja zagram tak. Ok. Skoczek chce sobie wejść tutaj kulturalnie. No goniec na G7 muszę zagrać. Wieżę połączyć przede wszystkim i uderzać w punkt. Trzymać przy okazji punkt E5. No i hetman za chwilę jakoś tam spróbuje. Przypuszczam, że on może jakoś wieżą zagrać. To będzie na pewno dobre posunięcie. Bierze D1. Wtedy zagramy hetmanem. Tutaj, jak wybicie, no to odbije pionka. No to będziemy żyli. Tak na szybko myśląc. OK. No wieża G8. Koniecznie. No po takim zagraniu zagram sobie skoczkiem na D5 i będę atakował po wolnej linii. Przy okazji może gońca zdejmę. Zobaczymy. Taki ruch, to też bicie tutaj. No mam, myślę, że cały czas perspektywiczne te ruchy, mimo wszystko. W debiucie przeciwnik mógł zagrać lepiej, chyba. Chociaż i tak zagrał nie najgorzej. Tutaj, za chwilę. Dobra, taki ruch będzie groził. No będzie groził. Może od razu tak zagrać. Nie, chodzi o to, że jak tu, to będę miał taki ruch fajny. Może hetman na E4, skoczek D2. Dobra, hetman E4, żeby zawsze jak coś, to mieć tutaj opcję. No taki ruch, to wtedy tutaj będę groził takim zagraniem i wejściem tu na przykład, albo wieżą na B3. Więc może być groźnie, mam nadzieję zresztą. Ten ruch jest zawsze taki... Aha... Taki kąśliwy z jednej strony. Hetman na 6 ma ucieczkę. Według mnie wygląda to już dobrze czarnymi, bez tego pionka, powiem wam. Czuję, że jest dobrze. Goniec dobrze tutaj stoi. Chociaż tędy też miałby jakieś fajne opcje, ale nie można mieć wszystkiego. Po takim zagraniu... No tak, tak, tak. Skoczek musi tutaj. Ja, wydaje mi się, że tak. On B3. Ja tu. Czy ja będę miał jakąś perspektywę? Może w ogóle tak zagrać? O, wtedy B4. A może tak jednak? Zaatakujemy. Wstawię po prostu wieżę na D8 chyba i bardziej będę naciskał na ten punkt. Może C5. Oczywiście taki ruch może w pewnym momencie nastąpić. Zawsze sobie wtedy odejdę. Wbrew pozorom, jak ten pionek jest dobry dla mnie, bo jakby tego pionka nie było, to tutaj wieża byłaby bardziej aktywna i miałbym problem. Czasami właśnie pionki przeciwnika mogą pomagać nam w obronie. No jest oczywiście ruch B3, wprowadzam od razu wieżę. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Ok, taki ruch, nie, taki ruch mogę w sumie zagrać. Bo tak nie można, bo tu... Tylko jestem na związaniu, tylko czy to mi coś da? Chyba tak trzeba później. Niech będzie tak. B4 jest możliwe. B5 już nie jest, bo wtedy wieża zbija. Takie wejście mi się bardzo podoba. Zresztą taki ruch jest też ciekawy, bo tutaj można dużo ciekawych opcji się pojawia. No w każdym razie moje figury zaczynają grać i to wszystkie figury, zdecydowanie wszystkie, a jego, na przykład wieża nie gra, król w centrum, to jest taki, myślę, że minus dla przeciwnika. Pionek mniej, ale cały czas tutaj jest, myślę, że duża perspektywa. Zaraz zobaczymy, jaki ruch wykona przeciwnik. Dobra. Hetmanem sobie zagrał przeciwnik. Ok. Może w ogóle tutaj. Przypuszczam, że on będzie chciał zagrać coś takiego. Bicie, bicie. A może w ogóle F5. Czy G3 zagra? F5. Tego się boimy? Nie boimy się. F5 zagrajmy. Grozimy takim ruchem. Po prostu. G3. No to tak. To zrozumiałe.
tutaj teraz. Jak tak, tak. Powiedzmy tu. Nic nie grozi. Zagram sobie tam. Mata nie ma, skoczek dobrze. Aha, tutaj grozi wzięcie pionka. Aha, tutaj grozi wzięcie pionka. Może tak jednak. Tak, hetman tutaj, hetmanem wrócę i tak będę atakował. Dobra, niech będzie skoczek na B6. Skoczek przynajmniej nie wejdzie na E4. Hetman C5. A, hetman C5 nie może. Co ja w ogóle gadam? Słuchajcie, jest dobrze. Przecież bicie i tam wieża. A tutaj grożę na przykład z biciem teraz na D4. No to pewnie, że skoczek B6. W ogóle w tej sytuacji na przykład jak zagra coś w tym stylu... O, a to mnie zaskoczył. Ale może to i dobre, bo skoczek wchodzi. Pytanie, czy to jest dobre? Skoczek nie może, bo tam wieża chyba. Pytanie, czy też, czy na przykład tak. Ale nie, skoczek D5, skoczek D5, nie kombinujmy. Skoczek tu broni. Wymianę przeciwnik proponuje. I chyba ta wymiana jest... Ale nie, mogę też tak. Żebym ja tutaj nie pokombinował za bardzo. Wieża B5. Zdwoimy tutaj wieżę. Tutaj się trzyma. Może E5 zagramy zaraz. Zawsze mogę gońca zbić. Zawsze mogę tak zagrać. Wejście tu, wejście tu. Okej, a jak zbiję tutaj? Dobra, najpierw tak. Bronię. Wejście tu. Może mi zawsze przerwać tę wieżę. Ale fajna pozycja się robi. Przecież tutaj bicie było dobre. Nie, nie było. Oj, co ja w ogóle taktycznie ogarniam? Naprawdę. No, skoczek E5 jest fatalne, bo zbijam. No, dokładnie. Tak mogę teoretycznie zbić, tylko... Tak jak już mówiłem, to bicie może być nie do końca trafione, ale z drugiej strony... Może teraz to ma sens. Bo jak skoczek odejdzie, to ja wybijam. Ten goniec już mi tu nie atakuje. Dobra, bicie chyba może mieć sens. Skoczek C5, trzeba uważać. C6, przepraszam, to bicie. Zawsze po wybiciu mam taki strzał. Chodzi o to, że jak tutaj, tutaj i tutaj, to wieża tu. Okej. Tak. Oj, trzeba tutaj uważać. Może w ogóle tak. Dobra, tego pionka wziąłem. Niekoniecznie to mi się teraz chyba podoba aż tak bardzo. W ogóle bicie może tutaj? Ale raczej nie. Są jakieś tam opcje, ale raczej nie. Król ma problem. Tutaj. Może tak? No to wtedy tu i widły. Bardzo nieprzyjemnie się będzie robiło. Tutaj. Tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. A, i znowu taka dobra poza. I się robi tak dziwnie. Z jednej strony. Może tu w ogóle zagrać. Zagrajmy tak. Tu. 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 Tu i tu. Ale wezmę tu. Coś tam będę atakować. No muszę próbować otwierać. W ogóle taki ruch grozi, żeby było śmiesznie. Wzięcie gońca. No bardzo taktycznie tu trzeba uważać na to. Hetman. Teraz grozi odejście skoczka tu, ale wtedy ja zbijam. Aha, skoczek w ogóle może być zbity. Może tak w ogóle? C6. Odejdę za chwilę tak. C6 bronimy. Tutaj nie mogę, bo mi zbija. No, robi się ciekawie. W pionkach chyba jest teraz porówno. 2-4-6, 2-4-6, ok. No tak, bo jak zbiję teraz tutaj, dobra. Pytanie teraz takie, zbijam tu,
On zbija tu, ja zbijam tu, on tu, nic nie ma. A, jest, bo zbijam tutaj, figura wisi, ale on zbija tak, tu, tu i tu. Dobra, chyba działa, słuchajcie, chyba muszę uprościć. Chyba to przeoczył przeciwnik, tutaj. On zbija hetmana, ja zbijam tutaj, zbijam tu. On musi tak, tak, tak. I tu, o, jakaś wieża C7 oczywiście. Nie no, ale na to muszę pójść. Nie mam wyjścia. Muszę na to pójść. A to wyglądało już bardzo groźnie. Przecież nie, można było tam zbić. Tam można było chyba zbić na D4 od razu. No można było na D4 zbić. Chyba wygrywałem od razu. No dobra, ale już poszło. Nie cofnę. Bo teraz w tej sytuacji mogą chyba tutaj w ogóle. Bo kąd tu, to tu. No dobra, ale to już poszło. Tutaj zbijam oczywiście od razu. Ok. No i co? No i na B3 trzeba zbić. Dwie figury zawierzę, tylko te moje figurki nie są jeszcze tak super skoordynowane. Tak, tutaj jak zbiję. Muszę w ogóle cofnąć. Damy szacha. Jak tak, to tak. Jakieś tutaj siatki matowe. Jeżeli tak, to tu. Jeżeli tu, to zbijam. Jeżeli tu, to tu. Wtedy ok. Szach niech będzie. Niech tutaj pomyśli przeciwnik. Bo zawsze nie ma już takiego szacha, że potem na D7. No właśnie, ucieka. Jak zagram tak. Ok. Może w ogóle tutaj, ale to C6, tutaj. Tu, 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 tu. Trochę poza zwariowana. No dobra, czas ucieka, trzeba podjąć jakąś decyzję. A może w ogóle tak? Może po prostu tak, żeby mieć tutaj opcję. Tak, to tak. Skoczek broni D7. Tak, to wszystko widzę. Aha. Tu grozi bicie. Tak. Tutaj. Wzięcie piona może być, ale to mało ważne teraz. Tam. Tutaj. Szacha damy. Prawie podstawiam. A do szach i zbijam. Trzynaście sekund, co nie? Ale tu jest okej. Aj, nie, źle. Szach ma. Ale poddał przeciwnik, ale mógł tutaj zagrać. Tutaj mógł zagrać szacha, tutaj, tutaj. To jeszcze nieoczywiste, jest pionek wprawdzie. No, dobra. Ciekawa partia. Szukam kolejnej. 2390 z powrotem. Szukam kolejnej partii, moi drodzy. No tak, 7 sekund to tutaj bym i tak wszystko dał radę zrobić. No, ciekawie, ciekawie było.
Spróbuję przeciwnikowi rewanż zaproponować znowu, ale to czy to się da? Da się wszystko. Na 10 minut. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No, było fajnie, nie? Ta partia była taka ciekawa. Działo się w niej troszeczkę. I czekamy na kolejnego przeciwnika. No mam ochotę jeszcze chociaż na jedną partię, żeby albo pójść w górę i już mieć na tyci. Jeszcze zależy, z kim zagramy. Jeszcze zależy właśnie, czy przeciwnik będzie miał ranking 2500, 2600. To byłoby coś pięknego, ale... Ale to graniczy chyba z cudem, żeby kogoś tutaj znaleźć, przynajmniej o tej porze z rana. O, cierpliwie czekam, cierpliwie czekamy. Zobaczcie też, że tak w partiach gramy, 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 spokojnie, myślimy i tak dalej. Czasu coraz mniej, a potem już idą szybkie ruchy, takie można powiedzieć decydujące, że całą partię się badamy, tam coś sprawdzamy, myślimy, analizujemy, a potem już trzeba grać po prostu szybko od ręki. No to tak zwykle jest właśnie jak nie ma czasu dodawanego, ale zwykle też jest tak, że no zawsze w końcówce szybciej trzeba podejmować decyzję. A słuchajcie, dajmy sobie jeszcze szansę, jakąś minutkę. Jeżeli nie znajdę nikogo, no to po prostu ten odcinek zakończymy. Bo to też nie ma sensu czekać cały czas. Cierpliwie, cierpliwie, jeszcze chwilkę poczekamy. No, widzimy, że ciężko kogoś znaleźć. Fajnie, że chociaż posłuszny uczeń zagrał dwa razy. Miło z jego strony. Pozdrawiamy serdecznie szachistę Rodaka. Mam nadzieję, że będzie progresował mocno, bo czuję, że jest to młody zawodnik. No nic, słuchajcie, no chyba zakończymy sobie poszukiwania. Dzięki serdeczne. Będziemy jeszcze walczyć w kolejnym odcinku. Nie jest to ostatni odcinek tej serii. Do zobaczenia.